mną sterowały. Robiłam wszystko, tylko nie to, co chciałam robić w życiu. Więc wreszcie powoli się do tego budzę, wreszcie powoli odnajduję ten sens i wiem, bo zrozumiałam, że droga do szczęścia to jest droga tak naprawdę naszego dojrzewania codziennie, krok po kroku. To nie jest coś takiego, że przebudzisz się do swojej prawdy nagle pewnego ranka i wszystko zacznie się układać. Nie, póki tu żyjemy, będzie różnie, będzie w górę, w dół, będzie w górę, w dół, ale w momencie, kiedy zaczniesz troszkę z dystansem do tego podchodzić, z taką większą też zabawą, tu nie o to chodzi, aby się spinać i stresować, zmiana, to ja siadam tego i się podejmuję, bo inaczej w ogóle moje życie nie ma sensu. Czasem zbyt dużą wagę do tego przywiązujemy. Warto jest odzyskać taki luz trochę w sobie, z takim większą łagodnością do siebie podejść i zrozumieć, o co tak naprawdę nam chodzi. No ale na to musisz na to poświęcić trochę czasu. Musisz posiedzieć ze sobą. To jest numer jeden. Dlatego, że w momencie, kiedy wstajemy rano i myśli, jakie do nas przychodzą, to są po prostu myśli z automatu. Ciśniemy od razu, praca i w ogóle obowiązki, stres. Wieczorem kładziemy się, zero refleksji. Dlatego taka może wskazówka, którą też tutaj opisałam w swoim artykule. Zadbać o swoje poranki. Ja już wiele lat dbałam o swoje poranki. Nie zawsze to było systematyczne, ale miałam ten czas dla siebie. Lubiłam sobie zawsze wstać rano wcześniej, mieć czas na kawę, na poplątanie się, takie krzątaniny, taki luz w tym wszystkim, żeby uspokoić się i ten dzień jakoś fajnie przeżyć, na modlitwę. Więc jeśli zaczniesz sobie to dawać, naprawdę szczerze przysiądziesz do tego, to albo znajdziesz swój własny sposób na to, żeby skontaktować się z tym, co tak naprawdę daje ci frajdę, no to super. Możesz się tym podzielić nawet poniżej, może ktoś z tego skorzysta, może ktoś inny z tego skorzysta. Jakie masz ty sposoby na to, aby odzyskać kontakt ze sobą? Więc kończę ten filmik. Zostawiam cię z tym. Mam nadzieję, że trochę, nie wiem, może pomogło ci zrealizować to, co zawsze chciałeś robić, czy chciałaś robić. I do zobaczenia.